Wszystkie pokłady energii znajdują się w twojej głowie. Jesteśmy tylko my, zadania, wyostrzona koncentracja. I skupić się na tym, kim jesteśmy w środku. Musisz czuć, na czym polega rywalizacja. Rezultaty będę osiągał poprzez działanie, a nie poprzez przejmowanie się tym, jakie ograniczenia ty mi narzucasz do mojej głowy. Nie interesuje cię opinia innych, nie interesują cię porażki, nie interesują cię ograniczenia innych, więc... Siemanko wszystkim, tak jak mówiłem ostatnio, zmieniamy troszeczkę content i teraz zasady z książki Tim Grover Nieustępliwy będą pojawiać się jako osobne odcinki. Pociągniemy oczywiście tą serię do samego końca, czyli do nieustępliwej trzynastki, bo tak jak na początku całej serii pre-sezonu mówiłem, jest tutaj 13 zasad, które obowiązują w drodze do sukcesu. Jeżeli nie widziałeś pierwszego odcinka, to tutaj możesz sobie wejść w karcie na czasie, właśnie teraz ci się pojawia. Możesz zobaczyć, o co tam dokładnie chodzi i dzisiaj poruszymy sobie kolejną zasadę i jest to: kiedy jesteś wymiataczem, z nikim nie rywalizujesz, znajdujesz słabe strony przeciwnika i atakujesz. Także ja biorę się za notowanie i przerabiamy kolejną zasadę, która zaprowadzi nas coraz wyżej. Dzięki tym zasadom poprawicie swoją głowę, a nasza mentalność jest mega kluczowa, jeżeli chodzi o wchodzenie na wyższy poziom rozgrywkowy, wyższy poziom umiejętności. Także chyba warto. Zaczynamy. 5 hours later. Powiem wam, że ogólnie ta zasada jest trochę bardziej dla trenerów, ale jakoś postarałem się tak zrobić, żeby po prostu ona pasowała też do zawodników. On też jest tak dziwnie podzielony, ten temat, że na początku jest właśnie mowa o tym, że jeżeli jesteś wymiataczem, to nie ma dla ciebie czegoś takiego jak mecz o pietruszkę. Zawsze każdy mecz, każdy trening jest dla ciebie najważniejszy, każdy kolejny właśnie mecz powinien być dla ciebie takim punktem odniesienia, do którego się przygotowywujesz. Nie ma czegoś takiego, że ten mecz jest ze słabszym przeciwnikiem, to inaczej się będziesz przygotowywał, źle podejdziesz, po prostu nie będziesz się angażował w trening tak bardzo jak w momencie, kiedy masz mecz z najcięższym przeciwnikiem. Musisz wiedzieć, że każdy mecz dla ciebie jest najważniejszy, bo nigdy nie wiesz, czy na danym meczu, czy to ze słabym przeciwnikiem, czy z dobrym przeciwnikiem, nie siedzi obserwator, który może cię na przykład zgarnąć do lepszego klubu. I to jest taka pierwsza zasada. I też możesz sobie popatrzeć na Messiego i Cristiano Ronaldo. U nich nie ma właśnie czegoś takiego jak mecz o pietruszkę. Oni w każdym meczu chcą strzelać jak najwięcej bramek, chcą pokazywać swoją jakość, ponieważ oni walczą o coś więcej. Oni walczą o indywidualne trofea, oni walczą też o drużynowe trofea. Te wygrane ze słabszymi przeciwnikami zapewniają im punkty, a te punkty właśnie zapewniają im te trofea. Oni są po prostu głodni zwycięstw, oni mają swoje świadomości to, że każdy kolejny mecz, który grają, może wpłynąć na to, że będą niżej w tabeli albo że będą po prostu słabsi od osoby, z którą rywalizują. I mimo dobrych relacji, na przykład Messiego z Cristiano Ronaldo, to mogliście zobaczyć, że w momencie, kiedy Messi celebrował swoją bramkę, na przykład pokazując swoje nazwisko, swoją koszulkę w El Clasico, to tak samo Cristiano Ronaldo podczas drugiego El Clasico, kiedy zdobywał bramkę, robił to samo. I to nawet nie chodzi właśnie o to, że oni jakby negatywnie na siebie wpływają przez to, jest pomiędzy nimi zdrowa rywalizacja, ale wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, ale to też wpływa na coś takiego, że zwiększają sobie poziom dzięki temu, jeden drugiemu zwiększa poprzeczkę i dzięki temu właśnie mogą się ciągle rozwijać. I tak samo jest w przypadku twoim, czyli ty cały czas idąc do przodu, zdobywając nawet bramki z tymi słabszymi przeciwnikami, ustalasz poprzeczkę dla innych, dzięki czemu oni mogą się rozwijać. Dzięki temu, że oni się rozwijają, rozwija się twoja liga i masz większe możliwości na to, żeby po prostu ulepszać siebie jako gracza podczas meczu z tymi zawodnikami, z którymi rywalizujesz. I tak samo jest na treningu, ale to poruszymy zaraz ten temat. I chodzi o to, żeby po prostu każdy mecz był dla ciebie tym najważniejszym, żeby każdy mecz prowadził do tego, żebyś ty poprawiał swoje statystyki, żebyś ty wpływał na drużynę tak, aby ona zdobywała punkty i żeby pięła się cały czas do góry. No i weź odpowiedzialność po prostu za to, jak podchodzisz do każdego meczu, bo tak jak powiedziałem, ten każdy mecz będzie wpływał na twój rozwój. I to jest właśnie taki tip dla osób, które są jednymi z lepszych w swojej drużynie i nie możecie po prostu wpływać negatywnie, destrukcyjnie, jeżeli jesteście liderami w swoich drużynach, jeżeli jesteście właśnie jednymi z lepszych na kolegów z drużyny i nie możecie też działać w taki sposób, że macie w głowie myśl, że jeżeli oni będą się rozwijać, to wy na tym stracicie, wy będziecie słabsi i przez to na przykład usiądziecie na ławkę, bo tak nie jest. Tak samo jak w przypadku rywalizacji Cristiano z Messi, oni stawiają sobie wyżej poprzeczkę, dzięki czemu
rywalizacja ich pcha ciągle do przodu, to tak samo jest w przypadku, kiedy ty sprawiasz jako jeden z najlepszych w drużynie, żeby ci słabsi się rozwijali poprzez powiedzenie im, co mogą zrobić, żeby się poprawić, bo skoro ty jesteś lepszy, to oczywiście masz troszeczkę większą wiedzę, masz większe doświadczenie. Nie zawsze też będziesz potrafił to oczywiście przekazać, ale jeżeli potrafisz to przekazać, to dawaj wskazówki słabszym, nie demotywuj ich, tylko właśnie pomagaj im, wspieraj ich słowem do tego, żeby oni stawali się lepsi, bo dzięki temu, że oni będą stawali się lepsi, będą stawiali ci większe warunki, cięższe warunki na treningach, a dzięki temu ty będziesz szybciej się rozwijał, będziesz dzięki temu zyskał. Wiadomo, że jak cała drużyna gra słabo i tylko ty jesteś tam najlepszy i się wyróżniasz, to nie będziesz w stanie przeskoczyć pewnego poziomu, bo te osoby, które są słabe, nie stawiają ci warunków takie, jakie ty otrzymasz na przykład wchodząc na wyższy poziom, rozumiesz? Czyli nie jesteś w stanie jakby grając w słabszej drużynie osiągnąć określonej intensywności drużyn, które grają w wyższej lidze, ponieważ zawodnicy, którzy cię otaczają, są słabsi i ty musisz wpływać, jeżeli jesteś liderem oczywiście, jeżeli potrafisz to robić, nie musisz, możesz po prostu wpływać na to, żeby ci zawodnicy wokół ciebie się ciągle rozwijali, bo dzięki temu właśnie rywalizacja będzie wzrastała i ty będziesz wzrastał jako zawodnik. Także nie bój się po prostu pomagać innym, tylko wspieraj ich. Jeżeli ty jesteś lepszy, to pomagaj tym słabszym, żeby oni też stawali się lepsi. I też pamiętaj, że to nie polega na tym, żebyś nagle jakby oddawał całą odpowiedzialność na innych, żeby oni pokazali, żeby oni wzięli na siebie odpowiedzialność i robili wszystko za ciebie, żeby oni pokazywali swoją jakość, a ty oddajesz im jakby miejsce w szeregu, oddajesz im te miejsce na takiej wysokiej półce, bo chcesz sprawić, żeby oni grali lepiej. To tak nie działa. Ty musisz patrzeć na siebie i ty masz po prostu tylko i wyłącznie wpływać swoim zaangażowaniem w trening, swoją pracą i swoimi umiejętnościami na to, żeby oni chcieli się i dobrym słowem, że na to, żeby oni właśnie chcieli być coraz lepsi. Nie masz im jakby oddawać możliwości tego, co masz brać na siebie, czyli właśnie tej odpowiedzialności za rozgrywanie, na przykład jeżeli chodzi tutaj o środek pola, ponieważ ty wtedy na tym tracisz. Ty masz tylko i wyłącznie pokazywać tym słabszym swoim zaangażowaniem i swoją jakością, swoją grą, to do jakiego etapu mogą dojść. I dzięki temu, że oni będą na ciebie patrzeć, również będą chcieli się właśnie poprawiać, ale też musisz właśnie im pomóc tym dobrym słowem, o czym przed chwilą powiedziałem, i nie możesz działać na nich destrukcyjnie i ty nie możesz działać emocjonalnie w momencie, kiedy ktoś popełnia jakiś błąd, bo jak pamiętasz, poruszaliśmy już ten temat, emocje osłabiają i w momencie, kiedy zawodnik twojej drużyny popełnia jakiś głupi błąd i ty zaczynasz się na niego drzeć, wpływasz na to, że on zaczyna słabiej grać, coś tam, wyzywasz go jeszcze w najgorszym wypadku, to nie dość, że jesteś w tych emocjach takich negatywnych, które cię osłabiają, to jeszcze wpływasz na innych, że zaczynają słabiej grać. Jeżeli robisz to podczas meczu, no to jest najgorsze chyba, co możesz zrobić, bo wpływasz na całą drużynę destrukcyjnie i czasami nawet takiego zawodnika jest lepiej odstawić, posadzić na ławce. To jest taka wskazówka dla trenerów, ponieważ po prostu on działa destrukcyjnie na całą drużynę i nie jest w stanie jakby zapewnić jako jedna osoba zwycięstwa, no bo piłka nożna to jest drużynowa gra. I tak jak powiedziałem, po prostu nie możesz się emocjonować, tylko cały czas okazywać wsparcie tym osobom, które popełniają błędy, bo dzięki temu twoja drużyna będzie grała lepiej. I tak samo na treningu, ponieważ w momencie, kiedy na treningu będziesz wpływał na pewność siebie, swoich zawodników, tych słabszych, mówię tu dla osób, które są liderami w swoich drużynach, no to wtedy, kiedy ty będziesz wpływał na nich destrukcyjnie na treningu, oni tak samo będą tą pewność siebie, ten brak pewności siebie pokazywali na meczu, więc nie możesz wpływać na nich destrukcyjnie, pamiętaj. Tutaj przejdziemy do takiej rzeczy, że pamiętajcie, że w swojej przygodzie z piłką możecie trafić na osobę, która w pewnym momencie waszej przygody powie wam, chcę dać ci szansę. I to, co wy zrobicie przez tą szansę, czyli ta szansa może trwać jeden dzień, ta szansa może trwać tydzień, ta szansa może trwać miesiąc, nawet może trwać rok. To, co będziecie robić podczas trwania okresu tej szansy, będzie wpływało na to, jak później ta osoba będzie na was patrzyła w dalszej perspektywie czasu i to będzie wpływało naprawdę na bardzo długi czas. Jest to właśnie w przypadku, kiedy nie jesteś przygotowany, nie bierzesz odpowiedzialności za swój rozwój, jesteś słaby i podczas tej szansy, kiedy się nie przygotowałeś mentalnie, fizycznie, technicznie, podczas tej szansy zawiedziesz pewną osobę, która chciała ci dać szansę na wyższym poziomie. Ta szansa może już do ciebie nie wrócić albo może wrócić w późniejszym czasie, ale twoim zadaniem jest wyciągnąć wnioski z tej właśnie szansy, którą straciłeś, tylko po prostu
jakby tracąc tą pierwszą szansę, znowu oddalasz się w czasie. Oddalasz się w czasie osiągnięcia swojego celu i dlatego już teraz musisz wziąć odpowiedzialność za wszystko, co robisz w swojej przygodzie. No i po prostu w momencie, kiedy ty tracisz szansę, ktoś inny ją dostaje, wykorzystuje i trafia na twoje miejsce, a wiadomo, że piłka nożna jest bardzo konkurencyjnym sportem. Na świecie jest mnóstwo osób, które chcą zostać piłkarzami. Niestety tak naprawdę uda się to tylko nielicznym, a uda się to tylko tym, którzy wezmą odpowiedzialność właśnie za swój rozwój i będą w stanie pracować nad swoimi brakami, jednocześnie pokazując swoje talenty, ale nie będą zapominać o tym, że etyka pracy, zaangażowanie w trening i pokazywanie umiejętności na podstawie pewności siebie, czyli swojej głowy, to jakby jest dodatkowy element, który wpływa na to, że właśnie ta nieliczna osoba będzie na szczycie, a właśnie na to wpływają te detale, o których powiedziałem. I później w tej książce była opisana taka zasada, którą ja przekształciłem sobie na relację trener-kolega. Nie wiem, pewnie spotkaliście się z czymś takim, ja się z czymś takim niestety spotkałem, że trener, który nas prowadził w drużynie, nie będę tutaj mówił nazwisk, miał z zawodnikami z drużyny, tymi starszymi, relacje właśnie pod tytułem kolega-trener i to bardzo źle wpływało na całą drużynę. To wpływało po prostu na to, że żadna jednostka w drużynie nie była w stanie się rozwijać, bo nikt nie zapewniał sobie odpowiedniej rywalizacji i każda pojedyncza jednostka i jako drużyna staliśmy w miejscu, nie potrafiliśmy wziąć po prostu odpowiedzialności za to, żeby coś zmienić, ze względu na to, że trener miał po prostu takie podejście, że ważniejsza była dla niego relacja z zawodnikami niż to, żeby zawodnicy, którzy są lepsi od drugich, stawiali sobie takie wyzwania, żeby ci słabsi wpływali na tych, żeby ci lepsi wpływali na tych słabszych, aby też chcieli się rozwijać. To powodowało tylko niepotrzebne spięcia, kiedy widziałeś właśnie, że na przykład, nie wiem, starsza osoba, która ma relację właśnie z trenerem koleżeńską, nie musi biegać jakiegoś na przykład elementu i ty jako młody denerwowałeś się, że ktoś jakby nie trenuje na 100%, potem w sobotę gra, a ty siedzisz na ławce, mimo to, że wykazywałeś się zaangażowaniem i to po prostu działa destrukcyjnie na cały zespół, działa destrukcyjnie na młodzież, więc chodzi o to, żeby po prostu w momencie, kiedy jest taka relacja w drużynie, no to wydaje mi się, że najlepszą opcją jest po prostu zmiana drużyny, jeżeli jest taka możliwość, ponieważ no tak jak mówię, to wpływa na to, że nie ma rywalizacji w drużynie i to wpływa na to, że ty na treningu klubowym w ogóle nie będziesz w stanie się rozwijać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie swoje wnioski w komentarzu, bo jest to bardzo ważny temat, który wymaga przemyśleń. Każdy może patrzeć tak naprawdę na niego pod innym kątem, pod inną perspektywą. Nasza perspektywa też jest kierowana jakby doświadczeniami, które mieliśmy w swoim życiu, więc jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie, o czym dzisiaj powiedziałem. Tak jak mówiłem, musiałem się tu dużo namęczyć, żeby zmienić tą zasadę w takim kontekście zawodniczym, a nie trener-zawodnik, ale myślę, że mi się udało. Zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli podobało Wam się. Książeczkę oczywiście możecie sobie zamówić u mnie na sklepie, jeżeli chcecie poznać temat troszeczkę bardziej szczegółowo i wszystkie zasady, które już omówiłem na YouTubie. To oczywiście też jest wsparcie dla mnie, za to, że po prostu tworzę taką serię. Także możecie taką koszuleczkę Practice Makes Perfect dostać u mnie na sklepie, jeżeli chcecie wspomóc mnie oraz dzięki tej koszulce pokazywać innym swoje wartości, jakie po prostu pokazujecie w swoim życiu, bo to jest wartość, która wprowadziła mnie na wyższy poziom techniczny i będzie dalej mnie wprowadzała na wyższy poziom. No to zapraszam oczywiście do sklepu. Dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz i trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach.